Dzień dobry, witam klasy 8 na lekcji fizyki pod tytułem Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych. Podczas dzisiejszej lekcji dowiecie się, czym jest zwierciadło kuliste, wklęsłe i wypukłe, co to jest ognisko i ogniskowa zwierciadła, w jaki sposób biegną promienie odbite od zwierciadła wklęsłego, w jaki sposób biegną promienie odbite od zwierciadła wypukłego, w jaki sposób konstruuje się obrazy wytwarzane przez zwierciadła właśnie wklęsłe i wypukłe. Tutaj na zdjęciu widzicie przykład zwierciadła wypukłego, zazwyczaj właśnie zwierciadła ustawiane na przykład na skrzyżowaniu dróg są takimi zwierciadłami wypukłymi. W ogóle zwierciadła wypukłe i wklęsłe możecie często spotykać w życiu codziennym, bo zobaczcie, czym w ogóle te zwierciadła są. Zwierciadło kuliste, ta nazwa wzięła się stąd, że jest ono właśnie częścią gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Czyli zobaczcie, mamy jakąś kulę i jeśli odetniemy sobie z niej kawałek, to właśnie otrzymamy takie zwierciadło. I w zależności od tego, na którą część padają te promienie świetlne i która część jest wypolerowana, to możemy mówić, że jest to zwierciadło wklęsłe lub wypukłe. Tak? Czyli zwierciadła kuliste dzielimy na wklęsłe i wypukłe. I jeśli promienie świetlne padają na tą zewnętrzną część kuli i ta zewnętrzna część kuli jest gładka, wypolerowana, to wtedy właśnie mamy zwierciadło wypukłe z tej strony. A jeśli promienie padają z drugiej strony, czyli z tej wklęsłej części, to wtedy mówimy, że mamy zwierciadło wklęsłe. Tak jak mówiłam, zwierciadła kuliste, wklęsłe i wypukłe towarzyszą nam na co dzień. Każdy z Was w kuchni ma chociażby takie przykłady zwierciadeł wklęsłych i kulistych. Są to zwyczajne łyżki do zupy. I chciałabym, żeby na tą dzisiejszą lekcję każdy z Was w taką łyżkę od zupy się zaopatrzył. Dlatego, że kiedy będziemy konstruować różne obrazy, to będziemy sprawdzać, używając tych łyżek, czy rzeczywiście jest tak, jak pokazują nam to te schematy, które będziemy tworzyć. Tutaj w takim dużym skrócie, zobaczcie sobie, kiedy łyżkę obrócimy w ten sposób, to mamy zwierciadło wklęsłe. I tutaj już widać osobę, która robiła zdjęcie tej łyżki i widać, że ta osoba jest pomniejszona i odwrócona do góry nogami. Dlaczego tak się dzieje, to jeszcze za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Natomiast jeśli mamy wypukłą część łyżki, czyli tą właśnie, to ona jest zwierciadłem kulistym, wypukłym i na tym zdjęciu widać, że ona pomniejsza obraz, ale nie odwraca go do góry nogami. Zaraz będziemy jeszcze dokładnie o tym wszystkim mówić. Ale żeby zacząć, musimy takie najważniejsze punkty i pojęcia dotyczące zwierciadeł poznać, dlatego że podczas konstrukcji obrazów będziemy ciągle do tego wracać. I zobaczcie, tutaj mamy nasze zwierciadło. Tamtej przerywanej linii nie zaznacza się już później na schematach, ale tutaj zaznaczyłam ją jeszcze po to, żebyście pamiętali, że to zwierciadło to jest właśnie część tej powierzchni kuli. Ale zwierciadło to jest tutaj na pomarańczowo. I zawsze, kiedy konstruujemy obrazy, to oprócz zwierciadła rysujemy coś, co nazywa się osią optyczną. Tutaj na czerwono to jest cała ta linia. I oś optyczna to jest taka prosta, która przechodzi przez środek zwierciadła i przez środek krzywizny. Środek krzywizny to jest ten punkt, a środek zwierciadła mamy tutaj. Czyli oś optyczna przez środek zwierciadła i przez środek krzywizny przechodzi. Wszystko się zgadza. Co to jest ten środek krzywizny, który oznaczamy literą O i narysowałam go tutaj takim zielonym kolorem. Ten środek krzywizny to jest ten środek tej naszej kuli, której częścią jest zwierciadło. Czyli jeśli chcemy narysować okrąg, to wbijamy nóżkę cyrkla właśnie w ten punkt O, rysujemy okrąg i część tego okręgu jest naszym zwierciadłem. Później mamy literkę R, którą już na pewno doskonale znacie z matematyki. Wiecie, że R to jest promień tego okręgu, czyli odtąd dotąd. Zaznaczyłam tu taką jasną, zieloną linią. Niedobrze to widać, ponieważ tu kilka rzeczy próbowałam zaznaczyć, ale R zaczyna się tutaj, kończy się tutaj. Jest to promień naszej kuli, a w fizyce, w optyce geometrycznej nazywa się to promieniem krzywizny, czyli właśnie promieniem tej kuli, której częścią jest zwierciadło, ale my będziemy używać tego pojęcia promień krzywizny.
Napisałam jeszcze, że jest równy 2f. Za chwilę do tego wrócę. I tak, f mamy w dwóch postaciach. Mamy duże f i mamy małe f. Duże f jest punktem. To jest ten punkt. I to duże f to jest ognisko zwierciadła, czyli taki punkt, w którym skupiają się odbite od niego promienie. Zaraz będziemy rysować bieg tych promieni, to zobaczycie, że rzeczywiście w tym ognisku się skupiają i stąd też wzięła się nazwa ognisko. Tak, bo to jest takie miejsce, gdzie się ogniskują, skupiają promienie. Jest ono punktem, natomiast małe f to jest ogniskowa zwierciadła, to jest ta linia od ogniska do środka zwierciadła i ogniskowa jest to odległość właśnie od ogniska do zwierciadła. Jest taki wzór na ogniskową, że f to się równa r przez 2, który mówi tylko i wyłącznie o tym, że ta ogniskowa to jest połowa naszego promienia krzywizny. Tak, gdybyśmy dwie ogniskowe ułożyli jedna przy drugiej, to wyszedłby z tego promień. Czyli jeśli promień podzielimy na pół, to otrzymujemy wtedy właśnie tą naszą ogniskową. Tak? Tutaj jeszcze napisałam do tego 2f, mówiłam, że wrócę, czyli to jest jakby to samo, tylko zapisane odwrotnie. Czyli jeśli dwie ogniskowe do siebie dodamy, otrzymamy promień, natomiast jeśli promień podzielimy na pół, na 2, to wtedy otrzymamy właśnie ogniskową. To jest ważne, żeby te wszystkie pojęcia znać. I zaczynamy. Zaczynamy od zwierciadeł wklęsłych, czyli znowu mamy część naszej kuli. I promienie biegną tutaj na tą wklęsłą jej część. Narysowałam naszą oś optyczną na czerwono. Narysowałam ognisko, czyli duże F, czyli tutaj byłaby ogniskowa, której już nie zaznaczyłam. Zaznaczyłam nasz punkt O. Napisałam, aha, i tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, że jeśli rysujemy te promienie, które odbijają się od zwierciadła wklęsłego, to one wszystkie po odbiciu przechodzą przez ognisko. Czyli ognisko, tak jak mówiłam wcześniej, to jest miejsce skupienia się takich promieni, które przed odbiciem biegły równolegle do osi optycznej. Czyli zobaczcie, mamy promień, najpierw ten ciemniejszy, niebieski, który biegnie równolegle do osi optycznej. Tu jest promień padający i ten promień musi odbić się właśnie w taki sposób, żeby po odbiciu przejść przez nasze ognisko, czyli przez ten punkt, czyli tutaj jest promień odbity. Jeśli wrócimy sobie do prawa odbicia światła, że kąt padania równy jest kątowi odbicia, to również wszystko się zgadza, z tym, że tutaj gdybyśmy chcieli mierzyć te kąty, byłoby to dosyć trudne, ale zobaczcie, gdybyśmy sobie jeszcze narysowali taką przerywaną linię, która przechodzi przez nasz punkt O, to wtedy ona by wyglądała mniej więcej tak i rzeczywiście byłoby widać, że kąt padania równy jest kątowi odbicia, ale lepiej zapamiętać, że ten promień odbity musi przechodzić przez ognisko i wtedy ten kąt padania i odbicia również są zawsze równe, bez mierzenia. Wiemy, że tak jest. Później mamy drugi promień, czyli ten jaśniejszy niebieski. On również biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu przechodzi przez ognisko. Czyli to jest bardzo ważne do zapamiętania, bo za chwilę będziemy konstruować już obrazy jakichś konkretnych przedmiotów i będziemy przy konstrukcji właśnie ciągle korzystać z tego, że te promienie równoległe do osi optycznej po odbiciu przechodzą przez to ognisko właśnie. I zaczynamy od konstruowania obrazu w zwierciadle wklęsłym, czyli można od razu zabrać sobie łyżkę, o której mówiłam na początku i przyglądać się jej wewnętrznej części. Możemy sobie umieścić jakiś przedmiot dosyć daleko od tej naszej łyżki i zobaczyć, co się z nim dzieje. To jest dokładnie to, co było widać na tym zdjęciu w mojej prezentacji. Czyli zobaczcie, mamy przedmiot, który ma jakieś tam swoje rozmiary i mamy obraz, który, patrzcie, jest mniejszy niż przedmiot i jest odwrócony do góry nogami. Czyli wszystko się zgadza. A teraz skąd to wszystko się wzięło? Tutaj jeszcze jest taki zapis. Możecie się spotkać często z takimi zapisami. X to chodzi o miejsce położenia przedmiotu. Czyli w tym przypadku to byłby nasz X. Czyli odległość przedmiotu od zwierciadła. I napisałam, że w tym przypadku
x jest większe od 2f, czyli x znajduje się gdzieś za tym punktem, czyli gdzieś tutaj, obojętnie w którym miejscu byśmy ten przedmiot ułożyli, to zawsze byśmy otrzymali obraz, który jest odwrócony i pomniejszony. Bo zwierciadło wklęsłe, zaraz zobaczycie w kolejnych slajdach, że nie zawsze daje takie obrazy, które są pomniejszone i odwrócone, ale to za chwilę się przekonacie. W każdym razie, kiedy chcemy narysować obraz tego przedmiotu naszego, to zawsze rysujemy od szczytu tego przedmiotu, czyli od tego miejsca, dwa promienie. Jeden promień na początku musi być równoległy do osi optycznej, a po odbiciu musi przejść przez ognisko. Zobaczcie, to jest ten ciemny niebieski promień, czyli biegnie od szczytu równolegle do osi optycznej, a później odbija się tak, żeby przejść przez to ognisko. Czyli kiedy to rysujecie, musicie mieć koniecznie linijkę. Bez linijki na pewno porządnie się tego nie uda zrobić. I promień po odbiciu przechodzi przez ognisko. Później rysujemy drugi promień, który przechodzi przez ognisko, a po odbiciu biegnie równolegle do osi optycznej. Czyli przykładacie linijkę tak, że początek jest na szczycie przedmiotu, musi ona przechodzić przez ognisko, no i kończyć się przy zwierciadle. I to jest nasz promień padający. I po odbiciu musi biegnąć równolegle do osi optycznej, czyli w ten sposób. I zobaczcie, w tym miejscu, gdzie te dwa odbite promienie się przecinają, czyli ten i ten, mamy szczyt naszego przedmiotu. Przedmiot zawsze się zaczyna tam, gdzie jest oś optyczna, a kończy, znaczy nie przedmiot, tylko obraz, przepraszam. Obraz zawsze zaczyna się tam, gdzie mamy oś optyczną, a kończy się tam, gdzie te promienie się ze sobą przecinają. I ten obraz, tak jak mówiłam, jest rzeczywisty. To już Wam tłumaczyłam przy okazji zwierciadeł płaskich, że rzeczywisty, to znaczy taki, który powstaje w przecięciu promieni, a nie ich przedłużeń. Z takimi sytuacjami też się dzisiaj spotkamy. Jest odwrócony, co widać, i jest pomniejszony, co również widać. Sprawdzamy naszą łyżką, że rzeczywiście tak się dzieje. Jeśli odbijamy w niej przedmioty, które są dosyć daleko od niej, to one się pomniejszają i odwracają do góry nogami. Tutaj znowu mamy zwierciadło wklęsłe, ale trochę inną sytuację. Tutaj mamy nasz przedmiot, a tutaj mamy nasz obraz. Zobaczcie, kiedy mamy przedmiot, który jest umieszczony w tym punkcie O, czyli nasza ogniskowa, nasza odległość przedmiotu od lustra, to się równa 2F, czyli dwie długości ogniskowej, jedna długość ogniskowej, druga długość ogniskowej. Czasem też możecie spotkać się z takim zapisem w podręczniku, że X to się równa R, czyli nasz promień. Ale to jest dokładnie to samo, bo wiemy, że R i 2F, czyli promień i dwie ogniskowe, to jest dokładnie to samo. I zobaczcie, konstruujemy dokładnie w ten sam sposób, w jaki robiliśmy to wcześniej, czyli mamy jeden promień, który biegnie od szczytu przedmiotu i odbija się tak, żeby przejść przez nasze ognisko. I mamy drugi promień, zielony, który przechodzi przez ognisko i odbija się tak, żeby po odbiciu biec równolegle do osi optycznej. I nasz obraz zaczyna się w miejscu, gdzie mamy oś optyczną, a kończy się w miejscu, gdzie nasze promienie się ze sobą przecinają. I zobaczcie, w tym przypadku obraz jest znów rzeczywisty, bo przecięły się prawdziwe promienie odbite, nie ich przedłużenia. Obraz mamy odwrócony do góry nogami oraz tej samej wielkości co przedmiot. Czyli jeśli dobrze ustawicie Waszą łyżkę, to powinniście otrzymać przedmiot takiej samej wielkości, ale odwrócony. Ale zobaczcie, kiedy nasz przedmiot zbliżymy jeszcze bliżej łyżki, czyli w ten sposób, żeby jego odległość była większa niż ogniskowa, ale mniejsza niż dwie ogniskowe, czyli gdzieś w tym obszarze, to zobaczcie, co się stanie. Jeden promień znów biegnie ze szczytu przedmiotu, odbija się od lustra tak, żeby przejść przez nasze ognisko. Natomiast drugi promień przechodzi przez ognisko, a po odbiciu biegnie równolegle do osi optycznej. Tutaj, gdzie się przecinają, mamy szczyt naszego przedmiotu, zaczyna się na osi obrazu, zaczyna się on na osi optycznej i zobaczcie, co się dzieje. Obraz widać, że jest powiększony, znacznie większy niż przedmiot, jest znów odwrócony i
i znów jest rzeczywisty, bo powstał tam, gdzie promienie się ze sobą przecięły. Czyli jeśli umieścicie przedmiot dosyć blisko łyżki, to powinniście go zobaczyć w powiększeniu. Tutaj do zwierciadła wklęsłego można wykonywać różne konstrukcje. Możecie spróbować sobie umieścić przedmiot jeszcze bliżej albo w ognisku i zobaczyć, co się stanie. My już tego nie będziemy robić, bo myślę, że już rozumiecie, na czym polega konstruowanie tych obrazów. A teraz jeszcze musimy zastanowić się nad zwierciadłem wypukłym tym razem. Czyli mamy znów to samo, co wcześniej, czyli tu mamy naszą kulę, nasz środek kuli, nasze R, czyli promień krzywizny, nasze F, czyli ognisko, z tym, że teraz promienie muszą dobiegać z tej strony, bo jest to zwierciadło wypukłe. I zobaczcie, jeśli te promienie biegną w ten sposób, promień padający, odbity, tu znowu padający, odbity, to one nigdy się nie przetną, mogą się przeciąć jedynie ich przedłużenia. Czyli mówimy, że to zwierciadło wypukłe posiada takie ognisko pozorne. Pozorne właśnie dlatego, że jest ono takim miejscem, gdzie skupiają się przedłużenia tych promieni odbitych od powierzchni zwierciadła. Czyli nie promienie odbite, ale przedłużenia tych odbitych promieni. I tutaj znowu przy konstrukcji obrazów w zwierciadle wypukłym należy o tym pamiętać. I tutaj przygotowałam dla Was taki przykładowy obraz. Tutaj tylko jedna sytuacja, dlatego że te obrazy, które powstają w zwierciadle wypukłym, zawsze są pomniejszone, proste, czyli nieodwrócone i pozorne, czyli zawsze powstają w miejscu przedłużeń tych promieni odbitych. Czyli możecie znowu zabrać sobie Waszą łyżkę, obrócić ją tak, żeby patrzeć na jej wypukłą stronę i sprawdzać, czy rzeczywiście ona wszystko pomniejsza, niezależnie od tego, jak daleko się przedmiot od niej znajduje. Sprawdźcie. I teraz jeszcze konstrukcja. Tutaj jest trochę inaczej. Trochę bardziej jest to skomplikowane niż przy zwierciadle wklęsłym, dlatego że znów rysujemy od szczytu przedmiotu dwa promienie. Jeden biegnie równolegle do osi optycznej, odbija się od zwierciadła, ale tak, żeby jego przedłużenie przeszło przez ognisko pozorne. Czyli to jest ten niebieski promień. Biegnie sobie równolegle do osi optycznej, a później jak go chcemy odbić, to musimy przyłożyć linijkę w ten sposób, żeby później przedłużenie tego odbitego promienia właśnie przeszło przez to nasze pozorne ognisko, czyli przez ten punkt. A później rysujemy drugi promień, czyli taki, który odbija się od środka zwierciadła, czyli promień biegnie do środka zwierciadła i znów odbija się tak, żeby kąt padania był równy kątowi odbicia i rysujemy przedłużenie tego promienia. W miejscu, gdzie przecinają się przedłużenia tych odbitych promieni, mamy szczyt naszego obrazu, a początek obrazu zaczyna się tutaj, gdzie mamy naszą oś optyczną. Czyli obraz jest pozorny, bo powstał w miejscu przecięcia się przedłużeń promieni odbitych. Obraz jest prosty, ponieważ nie jest on odwrócony i jest pomniejszony, co widać na załączonym obrazku. To mam nadzieję, że już rozumiecie, że potraficie rysować takie konstrukcje obrazów otrzymywanych w zwierciadłach wklęsłych i wypukłych. I jeszcze szybko sobie przypomnijmy. Co to jest zwierciadło kuliste, wklęsłe i wypukłe? Czyli jest to część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. W zależności od tego, która część kuli jest wypolerowana i na którą padają promienie świetlne, to jest to zwierciadło wklęsłe lub wypukłe. Co to jest ognisko i ogniskowa? Czyli ognisko jest to punkt, gdzie przecinają się promienie odbite, natomiast ogniskowa, to jest ta mała literka F, to jest odległość ogniska od środka zwierciadła. W jaki sposób biegną promienie odbite od zwierciadła wklęsłego? Czyli te promienie odbite od zwierciadła wklęsłego biegną w ten sposób, że muszą spotkać się w ognisku, czyli te promienie odbite przecinają się, skupiają się wszystkie w tym ognisku zwierciadła. W jaki sposób biegną promienie odbite od zwierciadła wypukłego? One odbijają się w ten sposób, że ich przedłużenia przecinają się w ognisku pozornym zwierciadła.
a w jaki sposób konstruuje się obrazy wytwarzane przez zwierciadła wklęsłe i wypukłe. Tego już nie będę drugi raz Wam tłumaczyć, wróćcie sobie do tych rysunków, bo najlepiej jest to robić patrząc na rysunki i przypomnijcie sobie, w jaki sposób te obrazy się konstruuje. Ważne, żeby były zawsze co najmniej dwa promienie. Jeden ten równoległy do osi optycznej, przechodzący później przez ognisko albo jego przedłużenie przechodzące przez ognisko. I drugi to już w zależności od tego, jakie mamy zwierciadło, tak go rysujemy. Dobrze, mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy. Dziękuję za oglądanie.